Kolejna odsłona, Garden Party z MG. Tutaj mamy jego starych znajomych, to jest stary znajomy, z którym wcześniej mieliśmy do czynienia, a tu jest jakby wersja rozwojowa, trochę inna. Więc tak, tutaj mamy WSS-a, a tu mamy Wała. Pamiętacie WSS-a w zeszłym roku? To było w zeszłym roku? No. Robiliśmy jakby pierwszy model, tak? Z twojej linii produkcyjnej. Nie, bo ja w... październik to był. Nie, bo w grudniu, nie, możliwe, czekaj. To, tak, to w 2012. Chyba jeszcze nie miała włosów. No. Pomyliło się, bo już to jest trzecia wersja. To jest trzecia wersja, widać, bo naprawdę widać różnicę jakby w wykonaniu z tym, co było wcześniej. Więc tak, tutaj już nie masz tych takich... kropek? Nie, to jest teraz gumowany. Czyli a jest, w oryginale jak jest gumowane, czy kropki są? Różnie. Rozmawiałem z osobą, która trzymała oryginał w rękę, tak? Mhm. Z waterem rozmawiałem i mówił, że jest odczucie takie, jakby to było większe, tak? Niż te, co ja wcześniej robiłem. To jest wcześniejsza wersja tego chwytu, jest B i będzie zmieniane. Whatever. I po prostu twierdził, że on tak jakby był w oryginale lekko gumowany. Nie? Mhm. Są wersje całkowicie gładkie, są wersje takie właśnie tam sobie podziabane, tak? Teraz tak widzę, że pokrywa komory zamkowej już taka jest, no nie... Nie jest klepana młotkiem, tak? No, kolega Szczepan sprzedał za flaszkę ruskiego spirytusu sposób na zmontowanie tej swojej klapy w domowych pieleszach, tak? W warsztacie. Tym, że ja to troszkę, można powiedzieć, zmieniłem tutaj sobie podejście do tematu i nie klepane było młotkiem, nie wyklepywane młotkiem, a była na prasie robiona. Masz ulicznej. Prawdziwą szynę? Nie, robiona na frezarce. Na frezarce, ostro. I masz oryginalny montaż do PSO? Oryginalny montaż do PSO. Tylko, że to jest aluminium. A to jest PSO? A to jest PSO. Rosyjski. Rosyjski. Nie radziecki. Nie, rosyjski. Rosyjski. Albo radziecki. Zaraz. Na te produkcje nie sprawdziłem. No ale fajnie to wygląda, są wyznaczenia, jest wszystko. Konkretnie to wygląda. Tak jak ostatnio, bateria rozumiem. Tutaj trzymasz sobie. Dokładnie. Kolba sklejkowa, twoja pozycja. Szelsy w magazynku, tak? Tak jest. Magazynek jest już innej konstrukcji, zresztą można sobie porównać. Ten z tym. To jest wcześniejszy model. Tak jak robiłem później. Magazynek jest poszerzony wzdłuż i wszerz, żeby wyglądał na właśnie tą konkretniejszą wersję tego magazynka Vintoreza. No po prostu tamte są, nie oszukujmy się, to jest robione z magazynków od AK, tak? Magazyn od AK jest węższy i jest krótszy, znaczy jest tak węższy i tak jest cieńszy. Ja myślałem, że to tutaj nie jest. Tak, jest podokładane, podrabiane. Dobra, to żeby podnieśmy. I teraz najważniejsza rzecz. Tutaj taka fajna dźwigienka. Co to jest? Selektor. To jest dźwignia przełącznika rodzajowego. Selektor! Selektor! Jak jesteś taki mądry, to powiedz po rusku, jak to się nazywa. Buzik, tam, buzik, słońce. I działa to? Działa. Działa jak natura chciała. Czyli tak, że to jest niezbyt wygodne. Nie! Ja się tutaj złożę. Tak. Tam nie ma go, więc nie, nie celuję do ciebie tutaj. Ale to jest kretyństwo. Jezu! A najśmieszniejsze jest to, że okej, przełączamy sobie tam z pojedynczego czy tam z ciągłego, ale wróć z powrotem na tą pozycję wcześniejszą. No już jest po prostu masakra. Trzeba palucha nad spustem przełożyć i przeciągnąć z powrotem. No jest... Pomysł jest idiotyczny. Wracając do tematu. Przełącznika rodzaju. A jak to się trzyma w ogóle? Za ten tutaj gwizdzik. Tak o? Tak o. Czy tak o? Gdzie to światło złapać? No to musisz do świńskiego ucha przyłożyć te oko. Makabra. Jeszcze
bez moich okularów, to ja nic nie widzę. No dobra. Co tam siedzi w środku? Stokowy gearbox, tu nie ma żadnych cudów wianków. Jedyne co jest wymienione, to wszystko jest deszczelnione, jest komora. Nie, tutaj jest komora zwykła, ale jest lufa precyzyjna. Tu jest mebula. Wsadka. Co teraz? Nie, czyli ty masz, a ile masz? Trzy? Nie. A, bo to jest bezpieczny. To jest bezpiecznik, a tu jest przełącznik. To jest przełącznik. Jezu, a tu jest zwalniacz magazynka? Tak. W oryginale też tak to jest to było, nie wszystko? W oryginale on jest zaczepiany wakami. Czyli jest ząbek, tak? I tak się. No dobrze, a więc tak to już wygląda. Będą zbliżenia, więc sobie popatrzycie. Bateria oczywiście w tuniku, wszystko. No i jeszcze jedna ważna rzecz. No. Repika nie jest malowana. Repika jest cała ze stali i jest oksydowana na zimie. Ostro! Także jedyną rzeczą malowaną tutaj w tej replice jest... no oczywiście kolba, tak? Ale jest przełącznik rodzaju ognia i jej szyna z drugiej strony, z racji tego, że jest aluminiowa, jest też pomalowana na czarno. No i magazynek. Reszta jest nie źle. No trochę było zabawy. Było to przy tym, no ale wygląda to fajnie. Dobrze, dobrze. A teraz przejdźmy do drugiej wersji tego wzoru. Bo rozumiem, że wał to jest jakby... jakby wersja rozwojowa, tak? Powiedzmy, że dla spadochroniarzy, tak? Nie wiem, czy on tam był. Ale jakby mechanizmy i konstrukcja... Mechanicznie i konstrukcyjnie jest to samo. To jest to samo. A to nie masz przeciwdziałania. A nieprawdą jest, bo jest. Ostro. No dobra, możesz tutaj pokazać. To jest taka wersja bardziej, to jest para snajperska. Samochody, rowery, kosiarki, samoloty. Aeroplany. Dobra, więc to jest taka wersja bardziej, nazwijmy to, szturmowa. Karabinka. Kobra masz, prawdziwą? Nie, kobra. Kopia? Świeci? Świeci. Jego tam nie ma. Nie ma tam jego. Do nikogo nie celowaliśmy. Zwłaszcza nie do kamerzysty, który nie ma okularów. Nie ma jak to dobra szydera. Nie ma fryzjera. Oj, zepsuł. Co ja zrobiłem? Back in business. Back in business. Back in business. AS Wow. W oryginale też są białe napisy? Czy... Tak, tak. To jest z oryginału numer ściągnięty. Aha, fajnie, fajnie, fajnie. Rozumiem, że tutaj jeszcze ten. Tak, ten chwycik jest, ten będzie w ogóle całkiem wywalony. Mhm. A nie powiedzieliśmy jeszcze jednej rzeczy ważnej w interesie. Interes jest całkowicie rozbierany. Można odłączyć kolbę, zdjąć przedni chwyt. Wszystko można całkowicie go rozebrać. Nie jest tak jak w wcześniejszej wersji, że trzeba go rozkręcać? Nie, że kolba była na stałe, chwyt przedni był na stałe, także... A tu masz jakieś kołki, czy nie, nie, to jest... Cała kolba trzyma się na gearboxie, tak? To jest jedna śruba tylko obosowana. Wykręcasz tą śrubę od koszyka i wyciągasz całą kolbę, tak? A w oryginale też się odkręca, czy tam się nie, tu w oryginale jest ten przycisk, tak? I po prostu naciskasz przycisk i ją wysuwasz, tak? Z takim prowadzeniem, tak? Tłumik ściągasz i cały chwyt przedni też można zdjąć. Też rzucałem zdjęcia bodajże na WMAZ-u są. Rozłożonej całej drobny ma. Fajnie. Że nie ma już takich problemów jak wcześniej były. Tak? Że... Natomiast ten to jest stara konstrukcja. Tak, bo to jest starsza wersja. Znaczy starsza. Tu jest pomiędzy wersją drugą a wersją trzecią. Aha. Dobrze, ja to... Rozumiem, że no, ten jeszcze wymaga trochę dopieszczenia. No, jak każda z tych lepiej wszystkich był na uradzie. Jest. Uwaga. Aeroplan. No, przykro mi. Kuruś takie miejsce na naszym gardę. Zabezpiecznik, przełącznik, zwalniacz. No i tu jest hajkap. Uciekamy. Hajkap? Można sypać. Można sypać, właśnie to jest po to zrobione, żeby można było sypać. W tamtym jest low cap i ring cap. No, ring cap to nie jest 30 bez tego. Ale to 10. Ale trochę ciąży. Trochę waży. Ale nie tyle co Vitores. Bardzo fajne jest to. I przede wszystkim unikatowe. Oryginalne. Nie każdy to ma. To ten przeciw. Jego nie ma. W Polsce jest jeden. Tam teraz ma ten Kigaru zrobić chyba nawet. Tak, ale już widziałem. LCTek? No są jeszcze NPO ruskie, ale to kosztuje wiadro dolarów. To jest
za MPO tam kupił dwie takie. Zrobił. No. Sprzedaż. Także nie ma sensu. No dobra, a jako, że są to repliki AWG, strzelają. Podobno. Zaraz zobaczymy. Dobra. O jest. To się? Tak. Co tam? What would you... Would you explain? What you wanted to say, yes? I wanted to say that in here... Yes? I've made a mount for this lovely copy of Cobra Red Dot signed. This is not a typical squirrel. No. This is a Me Don't Speak London. Jak jest jaskółka po angielsku? Jaskółka? No nie squirrel. Squirrel to skóra wiewiórka. Okej, okay, nieważne. To nie jest jaskółka, tylko to jest... To nie jest typowy jaskółczy ogon, tak? Tylko jest... Te takie napawane klocki. Są takie klocuszki. Mm-hmm. To jest wszystko z aluminium, czyli to jest dospawane alumweldem. I po prostu popodrabiane, popodszlifowywane pod kątem, żeby sobie weszła na to replika. I to wejszło i się trzymi. Wejszło i się trzymi. I nie chce zejść, żeby było śmiesznie. Trzeba użyć, naprawdę, trzeba użyć... Force. Force, dosyć dużej force, żeby zeszło. Dobrze. Baterii i jest zabezpieczony. Bang, bang. You're dead. No i tyle wystarczy. Fak, 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 fak! Przodu mamy ładną latareczkę jeszcze tutaj. Tu paczkę można chomyczkowi zaświecić. Świeć mi, jak zgubimy pączka. Tak, pączka lub innego gołąbka. Palec na spuście! Palec na spuście, no! Jesteś Amerykaninem. Myślę, że świetnie byś wyglądał później jako Reksiu. Masz jakąś tam returę? Poka. Na co jest? Na pojedynczy. Dobrze. Łap sobie zachwycik tu. Tutaj jak grzeczny chłopiec. Oj, to przyśmieszna. Radzę ci... Co? Ja no tak, bo to jest... High capacity magazine. Żeby było śmieszniej, to się z tym magazynkiem tydzień męczyłem, żeby go zrobić. Tak jest przekoszony w oryginale. Od 7.4 cały mechanizm napędu jest mniej więcej wygięty w tą stronę. Tego trzeba było przegiąć w tą stronę, także... Dalej to naciągły. Puszło magazynie. Tak? No. Wow, to są 11. Ale Gearbox V3, to jemu to nie straszne. Nie. No zobacz, czy są puste. No, tak i wiesz, tak jak już wiesz, jak to zrobić, tak? To jakoś to idzie, nie? Ale tak... Jak wiemy, tu są, powiedzmy, relikaty, tak? Tu 20 pestek chodzi,